Cześć! Dzisiaj będziemy się bawić ciastoliną Play-Doh. Ty, teraz ty mów, ty chomiku. No cześć, siemka, będziemy przechodzić wielką metamorfozę. Co? Metamorfozę? Jaką? Ja jestem zbyt piękna, żeby się zmieniać. Myślałam, że będziemy lepić jakieś babeczki albo robić ciasteczka. Nie, żadnych ciastek, żadnych tam słodyczy z Play-Doh. Będziemy mieć metamorfozę. Się zmienimy troszeczkę. Torki, chomiczku, ale ja się w to nie bawię. Nie będę się zmieniać. No weź, przestań. Będzie fajnie. No to ty pokaż, o co chodzi. Ja się stąd wypisuję. Idę sobie stanąć tam daleko. Dobra, w takim razie zapraszam was na czadowy odcinek. Mam nadzieję, że się będziecie świetnie bawić. Kochani, zacznijmy tę wielką zabawę i tę wielką metamorfozę, jak to powiedział ten słodki chomiczek. To są oczywiście zwierzaki z Low Surprise Biggie Pets. Metamorfoza, czyli zmiana. Dodamy coś tutaj od siebie, no i zmienimy. Spójrzcie tylko na fryzurę chomiczka. On ma tutaj zrobione takie warkoczyki. Ja zabiorę niebieską ciastolinę Play-Doh. I sama zrobię takie warkoczyki, tylko że właśnie w kolorze niebieskim, aby troszeczkę zmienić tego chomiczka. Do zrobienia warkoczyków będą nam potrzebne długie, długie ruloniki. I to tych ruloników musi być naprawdę sporo. To było bardzo długie kręcenie tych wałeczków, ale udało mi się. Dołożyłam jeszcze do tego kolor różowy i w jednym warkoczyku będzie kolor różowy i dwa niebieskie kolory. I zaczynamy zaplatać warkoczyk. Wiecie, jak to się robi, prawda, kochani? Wkładamy po kolei każdy z tych zewnętrznych pasemek do środka. O rany, zobaczcie, dawno nie zaplatałam takich warkoczyków, ale wygląda fajnie, prawda? Połączenie tych niebieskich kolorów z tym różowym, myślę, że to daje fajny efekt. Zaplotę warkoczyk aż do samego końca. I pamiętacie, chomik ma dwa warkoczyki na głowie, więc będę musiała zrobić dwa takie warkoczyki. Chyba tutaj ostatni ruch. I kończymy, odrywamy ten nadmiar i wszystko ze sobą po prostu tutaj tak skleimy. Pierwszy warkoczek jest gotowy, wygląda super, jakby był zrobiony z jakichś takich rzemyczków albo z jakichś takich niteczek, więc biorę kolejne kolory. I słuchajcie, skończone, jeszcze chyba tu ściągam nadmiar i wszystko ze sobą sklejam. No i udało się, mam już zrobione dwa warkoczyki, które teraz spróbuję przyczepić na głowę mojego chomika. Na początek tę końcówkę sobie tak utnę nożyczkami, aby ją ładnie zakończyć i przyłożę tutaj w miejsce warkoczyka. Zobaczcie, jakie one są w ogóle długie. Albo je zostawimy takie długie, albo po prostu ucinamy w tym miejscu i kończymy tak samo, jak tutaj ma nasz chomiczek. I to samo teraz, słuchajcie, z drugiej strony. Najpierw ten początek. Przyczepiamy warkoczyk.
przykładamy i obcinamy tutaj tą końcówkę i przyklejamy to. Wow, zobaczcie, jak to super wygląda. Chomik zupełnie wygląda, jakby był teraz innym chomikiem. Pięknie wyglądają te warkoczyki. Czas teraz zabrać się za kolejne rzeczy. Czas na okulary. Mam takie czarno-złote okulary, które są akurat od zestawu z tym chomikiem, ale mam również takie białe okulary. Może przymierzmy te białe. One również fajnie tutaj wyglądają, widzicie? Ale zobaczmy jeszcze te czarne. Myślę, że te czarne... Wiecie co? Myślę, że one lepiej pasują, ale ja jednak zostanę przy tych białych okularach, które należą do króliczka i zacznę je jakoś ozdabiać. Użyjemy tych samych kolorów, czyli różowego oraz niebieskiego. Zrobię po prostu tutaj takie kolorowe kuleczki. Okulary to jest jakieś mistrzostwo świata. Zobaczcie tylko, jak one przepięknie wyglądają. Sama bym na jakąś imprezę, na jakąś szalone, na jakieś szalone spotkanie z koleżankami ubrała właśnie takie fajne, kolorowe okulary. Są już warkoczyki, są teraz okulary. No i zobaczmy, czy ja jeszcze mogę coś tutaj zrobić dla tego chomika. Mam jeszcze złoty naszyjnik, który był dołączony właśnie do tego chomika. Widzicie, ma śliczny złoty kolor i do tego ma tutaj taką złotą eskę, która troszeczkę wygląda jak znak dolara. Eska będzie teraz w kolorze różowym. Cieniutki wałeczek, który po prostu wygnę w kształt litery S i włożę tutaj w tę stronę i zawijamy. O, jest, udało się. Super teraz to wygląda, zobaczcie. Naprawdę bardzo fajnie. Czy coś z niebieskiego koloru? Możemy jeszcze coś z niebieskiego zrobić. Tutaj taką małą ozdobę. Myślę, że fajnie to wygląda. Ściągnęłam już okulary mojemu chomiczkowi. I teraz przymierzymy chomikowi ten naszyjnik. Wystarczy go tutaj przyłożyć. Z tyłu jest specjalne zapięcie. Wkładamy o tutaj. Wow, zobaczcie, jak to super wygląda. Myślę, że nasz chomik już jest gotowy. Nie wierzę własnym oczom. Chomiczku, chomiczku, to naprawdę ty? O to chodziło w tym słowie metamorfoza. Chodziło o szaloną zmianę. O, tak. Czuję się czadowo. Widzisz, jakie mam warkoczyki? No widzę. I warkoczyki, i twój złoty naszyjnik, i okulary. Ej, halo, halo, halo. Wydaje mi się, że te okulary należą do mnie. Zobaczcie, ja również w nich czadowo wyglądam. O, teraz żałuję, że się nie poddałam tej metamorfozie. Ach tam, zajączku, nic straconego. Może następnym razem i ty będziesz wyglądać tak czadowo. Kochani, podobało Wam się spotkanie z LOL Surprise Biggie Pets i z tą genialną metamorfozą? Myślę, że chomiczek wygląda super. No i te okulary, moim zdaniem, wyglądają naprawdę czadowo i imprezowo. Zostawcie kciuki do góry i zasubskrybujcie mój kanał. Do usłyszenia, pa pa!